Jeśli myślisz, że znasz Discorda całkiem dobrze, to jest duża szansa, że tak naprawdę znasz tylko połowę tej platformy. Ten film poświęcony jest tej drugiej stronie, bardziej mrocznej i niebezpiecznej, którą jednak warto znać dla własnego dobra. W tym materiale powiem wam, czym ona jest i dlaczego lepiej jej unikać. Zaczynajmy. Ale zanim przejdziemy do tej zagadkowej części, najpierw musimy zrozumieć, czym jest standardowa połowa Discorda. Standardowa połowa Discorda to ta część platformy, z której przeciętny użytkownik Discorda korzysta na co dzień. Są to serwery społeczności, gier czy znajomych. Użytkownicy tutaj razem przyjemnie spędzają czas, na przykład grając w gry albo rozmawiając. I chyba więcej nie musimy jej omawiać, bo każdy z was ją dobrze zna. Więc skoro to mamy za sobą, to możemy już przejść do części drugiej tego filmu, czyli czym jest ta druga połowa. Druga połowa to część Discorda, która związana jest z aktywnościami albo wbrew zasadom korzystania z Discorda, TOS, albo wprost nielegalnymi. Najczęściej osoby tutaj sprzedają kradzione konta, subskrypcje, na przykład Nitro, czy wymieniają się wskazówkami, jak skamować. Typów serwerów jest tu wiele. Czasami jest to czysty skam, a czasami nie w 100%, bo na przykład sprzedają kradzione konta taniej, ale jak ktoś kupi, to faktycznie mu je dadzą. Dobra, mając ogólny zarys w głowie, możecie pomyśleć, jakie są to serwery. I tutaj można by długo wymieniać, ale postaram się mówić te najważniejsze, zaczynając od najbardziej banalnych. Nagrody za zaproszenia. Jest to prawie zawsze skam. Polega to na tym, że rzekomo są nagrody za zapraszanie osób na serwer. Na przykład 2 miesiące Discord Nitro na 3 osoby, które dołączą. Serwery te mają przeważnie w nazwie coś jak 3 invites równa się Nitro. Jeśli masz zdrowy rozsądek, to z pewnością zrozumiesz, że jest to po prostu strata czasu i nie tylko zostaniecie oskamowani, ale też wysyłając zapro do znajomych, narażacie ich na zostanie oskamowanymi. Mimo że wiele z tych serwerów posiada kanał Legit Check, to mogę was zapewnić, że każda wiadomość tam jest zrobiona sztucznie. Na przykład z Alta. Serwery NSFW, oprócz zawartości NSFW, często posiadają możliwość zakupu jakichś dodatkowych dysków NSFW, czy dostępu do tak zwanej kamerki. Osobiście nigdy nie spotkałem osoby, która by potwierdziła legitność takich serwerów. Były też przypadki, które miały rzekomy system weryfikacji, który polegał na zeskanowaniu kodu QR aplikacją Discorda. Ale jak się pewnie domyślacie, to był skam i kradło wam to konto. Ale to jest temat na osobny odcinek. Serwery cheatów do gier. Najważniejsza rada, jaką mogę dać osobom, które szukają cheatów, to przestańcie. I nie chodzi mi tu o to, że cheatowanie po prostu rujnuje innym rozgrywkę, choć to prawda, ale jest praktycznie niemożliwym znaleźć cheaty do jakiejś gry na Discordzie czy YouTubie, nie pobierając przy tym wirusa. Ale jeśli chcecie zgłębić temat, to w prawym górnym rogu ekranu macie teraz film poświęcony tematyce wirusów i tego, jak kradną konta. Rada na przyszłość, nie pobierajcie niczego z Discorda od osób, których nie znacie, bo w 99% przypadków wysyłają wam Trojana. A zdarza się, że i wasz znajomy wam wyśle niebezpieczny plik, na przykład kiedy jego konto zhakują. Serwery typu Market. Na tych serwerach na ogół jest lista kont albo subskrypcji, ewentualnie waluty w grze w bardzo atrakcyjnych cenach. Jest parę możliwości, czemu ceny są tam tak niskie. Konta są albo zhakowane, albo ktoś zrobił biznes na przewalutowaniu, co raczej nie zdarza się. Jak ktoś mówi, że tak zrobił, to pewnie to konto i tak ukradł, albo w ogóle nie ma tych kont i po prostu zabierze wam pieniądze i dostaniecie bana na serwerze. Metody na zarabianie. Zazwyczaj właściciele takich serwerów twierdzą, że mają super sposób, jak zrobić dużo pieniędzy, ale jeśli chcesz, żeby ci o nim powiedzieli, to musisz im zapłacić. Metody te są zazwyczaj nazywane czymś w stylu Amazon Ref Method czy Repsell Method. Jak się pewnie domyślacie, większość z nich po prostu weźmie pieniądze i da wam bana, albo przy dobrych wiatrach też wam wyślą, ale raczej nie będzie to warte tyle, ile im zapłaciliście. Serwery dla skamerów. Są to serwery, których celem nie jest oskamowanie kogoś tak bezpośrednio, ale danie skamerom i hakerom miejsca, gdzie mogą się wymieniać, rozmawiać czy kupować coś od siebie. Oczywiście serwer na Darkcordzie wcale nie musi być jednym z tych, może być połączeniem kilku, albo nawet czymś zupełnie innym. Oszuści cały czas wymyślają nowe sposoby na skamowanie ludzi. Więc jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi skamami i wiedzieć, jak się przed nimi chronić, to zachęcam do dania suba, bo lecimy po 2000. Tymczasem to już będzie koniec odcinka. Na ekranie macie propozycje innych filmów, które mogą wam się spodobać, a ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnych, cześć!